zebranych o powstanie. Sztandar Rady Miasta wprowadzić. Godność to niezwykła.
honorująca jednostki wybitne. Proszę siadać, panie Janie. Będzie wygodnie. Ludzi o ogromnych zasługach dla naszego miasta. Ludzi niepowtarzalnych i jedynych. Dziś do tego jakże szacownego i prześwietnego grona pragniemy dołączyć jeszcze jedną osobę. Pana Jana Kochanowicza, nauczyciela i pedagoga, działacza sportowego i społecznego, emerytowanego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych imieniem Polaka spod znaku Rotowa w Olsztynie. Jan Kochanowicz urodził się 3 lutego 1928 roku w Dylewie w powiecie ostrołęckim. Mając 12 lat, trafił na przymusowe roboty w Prusach Wschodnich do wsi Stare Kiełbonki koło Mrągowa, gdzie doczekał wyzwolenia. Po powrocie do rodzinnego domu skończył szkołę podstawową, następnie liceum pedagogiczne w Szczytnie w 1949 roku. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel matematyki i przysposobienia obronnego w bartoszyckich szkołach średnich, a później uczył również wychowania fizycznego i był kierownikiem internatu. W tym czasie zaocznie ukończył matematykę w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Od 1953 roku pracował już w Olsztynie jako wizytator wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i zawodowych. Zaś od 1957 roku został nauczycielem w Technikum Handlowym przy ulicy Jagiellońskiej 75 i udzielał się jako sędzia na różnych zawodach sportowych oraz trener. Ale najbardziej zasłynął wówczas jako skuteczny budowniczy najnowocześniejszej w województwie szkolnej hali sportowej. W 1967 roku zostaje dyrektorem Olsztyńskiej Zasadniczej Szkoły Handlowej, która mieściła się w baraku przy ulicy Moniuszki. Barak wyremontował, a szkoła rozwijała się, przybywało oddziałów specjalizacji i uczniów. Dyrektor Kochanowicz doprowadził do jej rozbudowy. Jednak dyrektorowi marzyła się szkoła duża, z dużą halą sportową i dopiął swego. Halę sportową oddano do użytku 7 października 1977 roku z dołączonym do niej budynkiem z 6 salami lekcyjnymi. Postawiona w ekspresowym, jak na tamte czasy, tempie 10 miesięcy na szkolnym boisku przy baraku handlówki wyglądała jak pałac sportów. Szkoła wówczas od 1 września 1977 roku nosiła już nazwę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych i z czasem stała się jedną z największych jednostek oświatowych w województwie. W tym miejscu trzeba dodać, że w tamtym okresie Jan Kochanowicz znalazł jeszcze czas na uzupełnianie wykształcenia. 9 czerwca 1970 roku, 6 roku, został magistrem wychowania fizycznego, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po wybudowaniu hali zaczął myśleć o nowym obiekcie szkolnym i działać, i znów dopiął swego. 2 września 1985 roku szkoła kierowana przez dyrektora Jana Kochanowicza rozpoczęła kolejny rok szkolny w nowym, 3-piętrowym budynku przy ulicy Paderewskiego. Powstały także sposobem Kochanowicza. Rok później otrzymała imię Polaków spod znaku Rodła. Nic zatem dziwnego, że od tamtej pory dyrektor Kochanowicz nosił przydomek Jan Budowniczy.
To jedno oblicze Jana Kochanowicza. Drugie jest obliczem pasjonata sportu. Udzielam się jako trener koszykówki, sędzia sportowy różnych dyscyplin i jako działacz klubów sportowych i Szkolnego Związku Sportowego. Na koncie ma liczne sukcesy sportu szkolnego w skali województwa i kraju. Jego wychowanki były reprezentantkami kadry narodowej w koszykówce. Dyrektor Jan Kochanowicz również bardzo dbał o patriotyczne wychowanie młodzieży, o to, by walka o polskość ziemi warmińskiej nie została zapomniana. Dlatego z jego inspiracji Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Handlowych nadano imię Polaków spod znaku rondła, ciągle o nich pamiętał i podkreślał, że jest dumny z takich patronów, a oni, spotykając się z młodzieżą, mieli okazję powspominać i przedstawić swoją historię kolejnym pokoleniom młodych ludzi. Działalność zawodowa Jana Kochanowicza dobitnie świadczy, że sprawy Olsztyna, jego mieszkańców, a szczególnie młodzieży olsztyńskiej zawsze były mu bliskie. Dlatego kandydował do Rady Miasta i przez dwie kadencje był radnym Olsztyna. Nasz dzisiejszy bohater ma opinię człowieka dobrodusznego, chociaż impulsywnego, sprawiedliwego w ocenie i równocześnie wymagającego, stawiającego sobie zawsze ambitne zadania. Dlatego na emeryturę odszedł, gdy zbliżał się do 70-tki w 1997 roku, bo uznał, że już swoje zrobił. Ale nadal udziela się społecznie, działając w Szkolnym Związku Sportowym i będąc prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Dzisiaj w dowód uznania szczególnych zasług Jana Kochanowicza na rzecz rozwoju oświaty i sportu w Olsztynie Rada Miasta Olsztyna nadaje mu w roku między innymi 70-lecia powstania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych imieniem Polaków spod znaku rondła tytuł honorowego obywatela Olsztyna. Uprzejmie proszę prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza, o zabranie głosu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie Janie, szanowni honorowi obywatele naszego miasta, Wysoka Rada, szanowni państwo. Moje pierwsze spotkanie z panem Jankiem datuje się w roku 1968, wówczas jako 14-latek miałem możliwość poznania pana Janka jako wychowawcę, aktywnego działacza sportowego. Miałem możliwość uczestniczenia we wspaniałym obozie i obozach, które były przez pana Jana, Szkolny Związek Sportowy, organizowane. Niezwykły człowiek, bardzo zaangażowany, z pasją poświęcający się pracy i tej społecznej, i tej zawodowej. Niezwykle ciepły do młodzieży, o czym wspominała pani przewodnicząca. Niezwykle zaangażowany, z wielką charyzmą, realizujący plany, które sobie wytyczył, postawił, które doprowadzał do końca.
O tym mogliśmy również usłyszeć w przedstawionej laudacji. Panie Janku, serdecznie Panu dziękuję, serdecznie gratuluję, bo przecież dzięki takim osobom jak Pan, który wyznaczał pewne standardy, wzorce, możemy mówić o wspaniałym wychowaniu naszej młodzieży i tym patriotycznym, i tym związanym z pobytem w szkole i w domu, bo dzięki Panu możemy mówić o tym, że dzięki takim ludziom jak Pan nasze miasto się rozwijało, nasze miasto jest coraz bardziej otwarte dla naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję, serdecznie gratuluję, bo również Pan dla mnie był przykładem człowieka niezwykle zaangażowanego, człowieka, który z gorącym sercem poświęcał się dla młodzieży. Życzę wszelkiej pomyślności, dużo satysfakcji z jeszcze tych planów, które ma Pan przed sobą, a zawsze Pan ich miał bardzo dużo. I przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Nadania honorowego obywatelstwa Olsztyna. Niechaj wszem po wsze czasy wiadomym będzie, że władająca naszym grodem z przyzwoleniem jego obywateli zgromadzona dnia 26 sierpnia 2015 roku Rada Miasta po rozważeniu wszelkich okoliczności uchwałą opatrzoną numerem 12 przez 135 przez 15 nadała panu Janu Kochanowiczowi honorowe obywatelstwo Olsztyna, co niniejszym dokumentem poświadczamy. Jego przyjęcie przez tak zacną, godną szacunku osobę jest dla nas, obywateli grodu nad rzeką Młyną, wielkim zaszczytem. Poproszę teraz pana prezydenta o podpisanie łącznie ze mną wpisu do pamiątkowej księgi. Bardzo proszę pani, tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę o wykonanie nas. Żeby się, bo podpisy zostały
dokonany piłem oczywiście, w związku z czym musimy chwileczkę przytrzymać, żeby bardzo proszę, dobrze? O, żeby nie chcieliście tego. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy i prosimy może o kilka słów zabranie pana Jana. Mikrofonu. Może prosimy o mikrofon, proszę bardzo. Także szanowni zebrani, drodzy przyjaciele, po raz kolejny mam wielki zaszczyt wystąpić przed tak ważnym gremium, aby ze wzruszeniem, radością i wdzięcznością podziękować za honor, jaki spotyka mnie zarówno dlatego, że za życia doczekałem się własnej książkowej biografii, jak też docenienia mojego wkładu w społeczne, oświatowe i sportowe osiągnięcia miasta i jego mieszkańców. Z dumą przyjmuję przyznany mi dziś tytuł honorowego obywatela miasta Olsztyna. To niezwykle wyróżnienie, którego doznali przede mną wyjątkowi i zasłużeni ludzie naszego miasta. W tak zacnym i nobliwym gronie czuję się ogromnie szczęśliwy, że mój skromny udział został dostrzeżony. W mojej pracy kierowałem się słowami z pieśni Jana Kochanowskiego, który wieki temu nakazywał: służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobrego pomoże. Już pani powiedziała, że byłem dwie kadencje radnym, prawda, i robiliśmy wszystko, co można było, żeby ten kochany Olsztyn, to nasze kochane miasto, nie tylko wojewódzkie, ale miasto było zawsze przez nas dostrzegane i trzeba dla niego, jeśli się tylko może, to coś zrobić. Oczywiście owej poczciwej sławie służyłem nie sam, ale razem z licznym gronem współpracowników, nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, którego byłem wieloletnim nauczycielem i dyrektorem. Z moimi uczniami, rodzicami, trenerami sportowymi i wychowankami. A także wieloma olsztyńskimi społecznikami w czasie niedawnej promocji książki Człowiek z charakterem pióra Tadeusza Matulewicza. Myślałem sobie, taki byłem, jak mnie przedstawił, zawsze w biegu, zawsze czynny i aktywny w działaniu przez cały czas. Dziś czuję się szczęśliwy i pogodny, w jesieni życia spełniony jako człowiek, mąż, ojciec, dziadek. Mam wspaniałą rodzinę i przyjaciół, którzy są wraz ze mną na tej szczególnej uroczystości. Gdy Rada Miasta Olsztyna, w którym spędziłem całe dorosłe życie i któremu oddałem mój czas i serce, uznała, że tego czasu nie zmarnowałem. Wszystkim, którzy mnie wspierali i doceniali, a także godnie uhonorowali, moją najserdeczniejsze dziękuję. A mojemu miastu, którego tytułem honorowego obywatela chlubię się od dziś, chcę podziękować słowami piosenki Zespołu Czerwony Tulipan. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham, moją ojczyznę. Raz jeszcze wszystkim dziękuję za godne uhonorowanie mojej osoby. Dziękuję, dziękuję i gdybym mógł dziękować, bym nie poprzestał cały czas wszystko. Myślę, że ci ludzie, którzy pracują społecznie na rzecz miasta Olsztyna, należą im się takie same odznaczenia, takie same podziękowanie, jak mnie państwo nadali. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nie będę wymieniał prezydentów, bo by było, ale dzięki tym kochanym nam moim prezydentom można było coś dla Olsztyna zrobić. I ja pobudowałem 4 sale gimnastyczne. 4 sale.
Dobrze. Już w szkole. Ta czwarta z Januszem Poryckim z Narodowego Parku, prawie tam było. Jedną na Jagiellońskiej pod lasem i dwie tutaj przy Szkórce. Jedna mniejsza, druga większa. No ale to trzeba było, naszej kochanej młodzieży się należało i trzeba było wychować. Bysiekielska była reprezentantką Polski, najwyższa, najlepsza. No i szczęście ją nie pozbawiło. No i 3 lata temu zmarła, ale była kochaną naszą, jedną z lepszych. Tu też są na sali sportsmenki, którym się należy podziękowanie za to, że Olsztyn kochali, Olsztyn reprezentowali i ten Olsztyn o nim będzie zawsze pamiętał. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos? Uprzejmie proszę panią dyrektor. Z okazji nadania panu tytułu honorowego obywatela miasta Olsztyna składam w imieniu społeczności Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych imienia Polaków z Poznaku Rodła i swoim własnym serdeczne gratulacje oraz życzenia długich lat życia w zdrowiu. Jesteśmy dumni, że oto nasz pan dyrektor otrzymał tak zaszczytne wyróżnienie. Tytuł honorowego obywatela miasta Olsztyna jest dowodem uznania za wkład w historię rozwoju tego właśnie miasta. Poświęcił pan całe swoje życie na rzecz młodzieży. Wychował wiele pokoleń Olsztyna. Wielu uczniom wskazał dobrą drogę i umożliwił zdobycie zawodu. To pan wszczepił młodzieży miłość do sportu. Nikt nie zapomni innych wielkich rzeczy, których pan był architektem. Z pana inicjatywy stoją do dzisiaj zbudowane hale sportowe i szkoła. To pan cementował środowisko nauczycielskie do wielkich wyzwań i przyczynił się do nadania szkole imienia Polaków pod znakiem Rodła, z którego jesteśmy dumni. Nawiązał pan żywą współpracę z naszymi patronami, których zawsze gorąco witał w progach szkoły. Jesteśmy wdzięczni, że będąc na emeryturze, nie zapomniał pan o szkole, jej ucznia, pracownika i właśnie za to pana kochamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos poprosił również profesor Ryszard Górecki, honorowy obywatel Olsztyna. Proszę pani profesor. Szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, a przede wszystkim szanowny, powiedziałbym panie profesorze honorowy, mieszkańcy nie tylko Olsztyna, ale wszystkich nas tutaj, nie tylko obecnych. Mam krótki tekst, może tylko wspomnę, że reprezentując Uniwersytet i w imieniu całej społeczności, a także obecnych naszych tutaj pracowników, profesora Wasia Szczaka, Mirka Gornowicza, mojego prorektora i całej społeczności, jak wspominam, chcę panu pogratulować tego wielkiego sukcesu, a w piśmie, którym tutaj tak mam przygotowany, uważam, że trzeba wspomnieć o tym akt nadania honorowego obywatelstwa ma z pewnością wartość szczególną dla tak wspaniałej i szacowanej osoby, jaką pan niewątpliwie jest. Dla wszystkich mieszkańców Olsztyna podziw, szacunek dla pana, dokonań zawodowych, społecznych. Wszystko to pozostanie w pamięci uczniów i wszystkich pasjonatów, nie tylko sportu w naszym Olsztynie. Przekazuję ten dokument, a kierowca za chwilę przyniesie upominek taki prostotowy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam państwa
do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu pana Daniela Rublińskiego. Dziękuję bardzo za to, że mogłem tutaj wystąpić i że mogę tutaj wystąpić. Szczególne gratulacje dla pana, panie Janie, że mogę również zaśpiewać i dla pana. Zaśpiewam dla pana, panie Janie, oraz dla wszystkich państwa, dla całej Rady, tudzież dla pana prezydenta, piosenkę, którą pan Jan wspomniał. Olsztyn kocha moją małą Amerykę, a również wykonam swój własny utwór, własnego autorstwa, muzyka i tekst. Ta piosenka mojego autorstwa nosi tytuł Bo kocha Olsztyn. Zapraszam państwa do słuchania.